My jesteśmy w bardzo ciężkim treningu, wczoraj były dwa bardzo ciężkie treningi, dzisiaj rano trening, także takie rzeczy, nie trafiliśmy 14 wolnych, widać było zmęczenie, wiele rzeczy jest do poprawy, na tle Dąbrowy wiele rzeczy nam nie wychodziło i bardzo dobrze, mamy materiał, żeby to przeanalizować. W pierwszej połowie 51 punktów straconych, chyba ta defensywa to jednak też pozostawia właśnie do życzenia. Ale no, defensywa była bardzo słaba. Ale no, w drugiej połowie już 33 punkty stracone, ale chodzi o to, że to też wynikało ze zmęczenia. Ale popełnialiśmy dużo błędów, oczywiście musimy nad tym pracować i to przeanalizujemy, będziemy oglądali wideo i będziemy starali się wyciągać wnioski. Cały czas nie gra podstawowy rozgrywający Jay Treat. Na ile kontuzja jego jest groźna i kiedy on wróci do grania? Decyzja lekarzy, no czekamy cały czas, aż wróci. Ale mocno chyba komplikuje to panu sytuację, no bo jednak to... No, oczywiście, że tak, ma być podstawową jedynką. Właśnie a propos już tak pod kątem przygotowuje pan pewnie zespół pod kątem 25 września meczu o Super Bowl z Anvilem. Anvil tam dosyć mocno straszy, pokonał Maccabi Tel Aviv. Czy dosyć można wyciągać? Oczywiście, że zagrał dobry mecz, bo widziałem to spotkanie, zagrali bardzo dobry mecz, ale cały czas są mecze przedsezonowe, także my jeszcze nie jesteśmy w takiej formie, jakiej będziemy 25. No właśnie, teraz jak to będą wyglądały te przygotowania? Cały czas systemem takim sparingowym, tak? Dużo sparingu, zostało nam jeszcze 5 spotkań sparingowych, także trenujemy i gramy. Jutro trenujemy, bo już rano wyjeżdżamy do Czech na 2 sparingi, później znowu z Czechami gramy i na końcu jeszcze z Gliwicami i z Radomiem.